Czasami zastanawiamy się nad tym, jak najlepiej opowiedzieć innym o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Nie zawsze potrafimy znaleźć właściwy fragment biblijny, nie zawsze potrafimy dyskutować z ludźmi, którzy za wszelką cenę próbują udowodnić nam to, że Bóg nie istnieje. I wtedy niestety zapominamy o tym, że każdy z nas ma coś absolutnie niezwykłego, swoją własną historię. Opowiadanie swojej historii towarzyszyło uczniom, którzy znali Jezusa osobiście, a też doświadczyli faktu Jego zmartwychwstania, który zmienił ich życie na zawsze. Również apostoł Paweł, który niegdyś był prześladowcą Kościoła, a stał się naśladowcą Jezusa, opowiadał swoje historie. I robił to bez względu na to, czy znalazł się przed wrogim tłumem, czy przed rzymskimi namiestnikami. On zawsze mówił o tym, jak Jezus zmienił jego życie. Dlatego każdy z nas może sięgnąć do swojej historii i powiedzieć innym, jak doświadczenie Jezusa poprzez Jego Słowo i moc Ducha Świętego wpłynęło na zmianę naszego życia. To właśnie chcemy zrobić w tegorocznym projekcie Miłość Działaniu, czyli paczka z historią. W okresie przedświątecznym chcemy przygotować 100 paczek dla osób przebywających w ośrodkach leczenia uzależnień w Janowicach Wielkich i Parzymiechach. Przebywają tam ludzie, którzy wychodzą ze swojego uzależnienia, leczą się, chcą wprowadzić zmianę w swoje życie i dla nich właśnie chcemy te paczki przygotować, to paczki szczególne, dlatego że do każdej z tych paczek chcemy dołączyć Twoją historię, historię Twojego nawrócenia, historię zmiany, którą wprowadził w Twoje życie Jezus Chrystus. Ale jak to zrobić? Oto trzy proste kroki. Pisząc swoją historię, w pierwszej części skup się na tym, jak wyglądało Twoje życie przed spotkaniem z Jezusem. Jakie wyznawałeś wartości, jak żyłeś, co było dla Ciebie ważne. Pamiętaj, żeby nie epatować szczególnie swoimi grzechami, ale raczej skoncentrować się na tym, jak wyglądało Twoje życie bez Chrystusa. W drugiej części opisujesz moment albo proces nawrócenia. W jakich okolicznościach po raz pierwszy usłyszałeś o Bogu? Kto Ci o tym opowiedział? Dlaczego wtedy to było ważne? W jaki sposób powierzyłeś swoje życie Jezusowi? Jak trafiłeś na pierwsze nabożeństwo? Kiedy przyjąłeś chrzest? W trzeciej części napisz o tym, jak wygląda Twoje życie po nawróceniu. Co się zmieniło? Jaką największą zmianę w Twoje życie wniósł Jezus Chrystus? Oczywiście nie ubarwiaj i nie mów o tym, czego nie ma, co się nie wydarzyło, a raczej jeżeli zmagasz się nadal z jakimiś trudnościami, to powiedz o tym, jak Jezus Chrystus pomaga Ci w tych codziennych Twoich zmaganiach. Jeżeli jest jakiś fragment biblijny, który był dla Ciebie szczególnie ważny w czasie Twojego procesu nawracania się, możesz go dodać na końcu lub użyć go tam, gdzie uznasz to za stosowne. Kiedy napiszesz już swoją historię, koniecznie wyślij ją do nas mailem na adres mojahistoria@schtomy.pl. My pomożemy Ci ją zedytować i odeślemy z powrotem, a wtedy Ty będziesz mógł napisać odręcznie tą historię, tak jak to kiedyś pisano prawdziwe listy. A do historii, którą spiszesz w liście, chcemy załączyć Twoje zdjęcie, które zrobimy Ci w umówionym terminie, ponieważ chcemy, aby list wraz z paczką miał charakter jak najbardziej osobisty i jak najmniej anonimowy. Czy możesz wyobrazić sobie radość i niedowierzanie osoby, która dostanie paczkę, a w tej paczce będzie odręcznie napisany list i Twoje zdjęcie z Twoją historią i może właśnie ta historia zmieni czyjeś życie? Hanna Kral powiedziała kiedyś, że tylko prawda jest ciekawa. Prawda o nas, o naszym życiu, o tym, co się w tym życiu wydarzyło. I niech prawda o tym, co Bóg uczynił w Twoim życiu, stanie się początkiem przemiany w życiu drugiego człowieka. Czekamy na Twoją historię.